Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim bardzo krótkim filmiku Chciałem wam pokazać w jaki sposób możecie nie przegapić żadnego live'a Tak, od jakiegoś czasu teraz prowadzę live streamy na Twitchu Dosyć staram się teraz regularnie to robić, będę się staro regularnie to robić I mogę wam pokazać właśnie w jaki sposób nie uniknąć, nie uniknąć, nie przegapić Żadnego streama, nawet tak zwanego ninja live'a, który nie jest w żaden sposób zapowiedziany jeżeli chodzi o live, to tak ogólnie zapowiadam je na Facebooku e, w, albo na YouTubie po, w postaci filmiku, albo nie, w sumie nie zapowiadam wcale. E, w sumie były tylko dwa live, ale mówię Wam jak jest. Do nie przegapienia żadnego live'a pomoże Wam aplikacja. Takie takie małe rozszerzenie, taki dodatek. Akurat ja mam tutaj przeglądarkę Chroma, także tutaj będzie Chrom. Aplikacja nazywa się t IGRY. Do czego ona służy? Służy ona do tego, że w momencie, gdy jesteście na czymś kanale, przykładowo na moim, najdziecie sobie tutaj na ekranik, macie tutaj takie serduszko. Klikacie to serduszko. Tutaj macie mcgp nazwę tu w sumie nie wiem, czy tu można sobie zmieniać, czy nie. Chyba, chyba lepiej zostawić normalnie, domyślnie. I macie tutaj przycisk subscribe. Subskrybujecie i w tym momencie, tutaj, pokażę Wam się mój livestream I teraz, tak jak to działa. Teraz, no, akurat nie, nie włączę live streama, ponieważ trochę mi się gryzie z programem do nagrywania. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli zacznę live'a, nieważne jakiego po prostu, to jeżeli któryś z Was po prostu będzie w tym czasie robiło cokolwiek na komputerze, to ta, ten dodatek pokaże Wam, że zacząłem live'a. Gdzieś tutaj się pokaże okienko. Tutaj macie różne opcje, kiedy, co ile ma się odświeżać i tak dalej, Możecie się tym tak naprawdę pobawić na różne sposoby. To się w pewien sposób odświeża i, i informuje Was. Tu macie tam nawet różne tutaj e, dźwięki odnośnie tego, takie... Tak, tego typu rzeczy możecie to wszystko sobie wybrać i akurat tutaj teraz aktualnie nie ma żadnego live'a. Jeżeli jest live, to również tutaj pokazuje się miniaturka. Nie zawsze jest ona aktualna, ale w większości przypadków tak. Tak więc cóż, to będzie na tyle. Oczywiście dodatkowo dzisiaj zapraszam wam z Was na live'a, który planowo ma się zacząć o 18.00. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Live będzie z Minecrafta. Pierwszy w sumie live z Minecrafta od bardzo dawna. Zaczniemy sobie taką serię typowo na live'y. Jak jeżeli chodzi o nazwę tej serii, możecie pisać w komentarzach, bo tak naprawdę nie wiem, jaką nazwę. Chcę, żeby miała jakąś taką fajną, specyficzną nazwę. Może coś fajnego wykminicie. Jeżeli tak, normalnie wielki plus dla Was i aż podziękuję na live streamie za to. Tak więc cóż, to będzie na tyle. Krótki poradnik, wszystkie linki, wszystkie całe info, wszystko po prostu, wszystko, wszystko, wszystko macie w opisie. Dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia na live.